Moja znajoma, niezwykła, wyjątkowa kobieta, stwierdziła, że prawdę głosili starożytni Hindusi, mówiąc, że jeżeli coś jest bezpowrotnie stracone, to nie ma co za tym rozpaczać, bo skoro jest bezpowrotnie stracone, to powoduje to tylko negatywne emocje. Dlatego jeżeli coś się skończyło, to należy o tym zapomnieć. I ta moja znajoma wyjęła z szafy futro. Futro, które dostała od swojego męża. Przyjrzała się temu oczywiście ex-męża. Oczywiście ex-mąż był bezpowrotnie stracony. I to była ta cenna rzecz, która trzymała jej wspomnienia jeszcze przy tym mężu. Ta niezwykła kobieta wpadła na genialny pomysł, żeby to futro sprzedać, wystawić na licytację, sprzedać, żeby to futro trafiło w ręce jakiejś innej kobiety, która będzie z zadowoleniem to futro nosić. Ale pomysł był genialny, natomiast dla tej wyjątkowej kobiety niewystarczająco genialny, ponieważ ta kobieta była wyjątkowa spośród geniuszy. I ta kobieta wpadła na taki pomysł, że da to futro w prezencie jakiejś swojej znajomej. I ta znajoma będzie co roku ją dziękować za to futro. I się okazało, że pomysł jest rzeczywiście genialnym spośród genialnych. Natomiast moja znajoma jest naprawdę geniuszem spośród wylosowanych geniuszy z grupy geniuszy. I ta kobieta wpadła na pomysł, że skoro futro może dać komuś radość, a ona chce temat futra i męża, eks-męża zakończyć raz i na zawsze, dorobiła do tego futra zawieszkę sceną. Taką normalną zawieszkę, jak w sklepach, no, wiszą futra z cenami. Poszła do sklepu w futrze z zawieszką sceną. Następnie do przebierania. W tej przebieraniu rozebrała się z futra. Futro powiesiła na wieszaku i wstawiła między inne futra, a na tej zawieszce było prezent. Życzę ci, aby tobie to futro przyniosło dużo radości. Baw się wesoło, kochani. Uważam, że lepszej puenty nikt by nie wymyślił. Los natomiast wymyślił jeszcze cudowniejszą puentę. Ta wyjątkowa spośród wyjątkowych, spośród wylosowanych geniuszy na świecie kobieta po jakimś czasie poszła do tego sklepu i okazało się, że duch futra przygotował dla niej kaszmirowy sweterek w idealnym kolorze, w idealnym kształcie, za nieprzeciętnie idealną cerę. Cenę. I ona ten kaszmir kupiła, a przy kasie okazało się, że na ten model jest jeszcze dodatkowo przecena. A ponieważ ona jest 10-tysięczną klientką w tym sklepie, to płaci 10% tej wartości. Kochani, historia jest tak nieprawdopodobna, że ja sam bym w nią nie uwierzył.